na TikToku znajdziemy miliony lifehacków, które mogą totalnie zmienić nasze życie. Niestety większość z nich to tylko i wyłącznie clickbaity. Dlatego ja, czyli detektyw żelazny, po raz kolejny spędzę długie godziny na sprawdzeniu, które z nich są fejkowe, a które z nich prawdziwe. Także koniecznie już teraz zostawcie łapkę w górę i oglądajcie ten film do końca. Wow, dobra, co my tutaj mamy? To XP, które było przed chwilą, dało nam 163 level. Czy wy to widzieliście? Jest to podobno jakiś dziwny bug, który jeśli chcemy zrobić, musimy wiele razy zupdate'ować dokładnie ten sam netherytowy mieczyk, który musi mieć jakieś fajne enchanty. No dobra, czyli mam wykorzystać na to 16 netherytu po to, aby zdobyć 163 level? Nie brzmi źle, według mnie całkiem ciekawe. I co teraz, stary? Nie! Zabierze te enchanty, proszę, nie rób tego! Nie! Co tu się właśnie stało? Gościu po włożeniu tego miecza do tego naprawiacza, czy tam desenchantowacza, dostał 136 level. To jest niesamowite! Znaczy, będzie niesamowite, jeśli okaże się prawdziwe! A na to powiedziałbym, jest pewna bardzo, ale to bardzo mała szansa. No ale jest, więc muszę to sprawdzić. Wszyscy wiemy, że Minecraft jest pełen błędów, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to też działało. Na początku tylko zenchantuję sobie ten mieczyk dokładnie tak samo jak on. Mam ostrość 5, odrzut 2 i naprawię tego potrzebowałem. No i lecimy z tym koksem, co nie? Najbardziej bolące z tego wszystkiego jest to, że musimy ten mieczyk ulepszyć razy 16. Chwilę, co? Przecież da się tylko raz. Co to jest za fake? No nie, no gościu, no co jest? Próbuję, próbuję, ale się nie da. No po prostu, no nie da się w żaden sposób. No nie działa, no. A ile ekspo dostanę, jak to odenchantuję? Boli, naprawdę boli. Dostałem 4. level. Ała, co ja zrobiłem? Gdybym uwierzył w tego TikToka i zrobił to na survivalu, to żałowałbym do końca życia. Na szczęście wy już nie musicie, a TikTok jest oficjalnie jednym wielkim clickbaitem. Oto pomysł na ukrycie bazy w drzewie. Z tego co widzę, będzie to bardzo mała baza, ale będzie zawierała w sobie wszystko, co tylko potrzebne do życia. Ale co najważniejsze, od zewnątrz tego co widzę, będzie totalnie nie do odróżnienia. Nie ma opcji, żeby ktoś, kto sobie idzie przez las, zauważył, że w tym miejscu jest jakaś baza. A w środku możemy normalnie mieszkać, ale to jest kozackie. Muszę to sprawdzić i koniecznie zbudować u siebie. Wygląda mi to na wręcz idealną bazę na start. Ale zamiast budować to drzewo, proponuję coś innego. Spróbujemy przyrobić sobie już istniejące drzewo na naszą bazę. Wystarczy zniszczyć to, co ma ona w środku. Mam tylko nadzieję, że liście nie znikną. Dodać do tego kilka świerkowych klap dookoła. Nie, proszę, nie! A więc wszystko już chyba wiadomo. Ten TikTok nie wygląda na prawdziwego, bo wszystkie liście, które miały robić nasze ściany, niestety zniknęły. Jest w ogóle jakieś szanse na to, żeby to się nie działo? Jakbym zaraz koło mojej bazy postawił drugie drzewo, tak jak jest to zrobione na przykład tutaj, to te liście nie powinny znikać i chyba to działa. Okej, jest więc chyba szansa na obejście tego. I tak, teraz nasza baza będzie totalnie niewykrywalna. Robimy więc podłogę z trapdoorów, dodajemy drabinkę na szczyt oraz wszystkie rzeczy, których potrzebujemy. Łóżko, crafting, piecyk. No i kurde, ale totalnie najlepsza baza na start ever. Mamy tutaj dosłownie wszystko, czego tylko potrzebujemy. A od zewnątrz nasza baza jest ultra ciężka do wykrycia. W końcu, jak ktoś idzie przez las, to musiałby naprawdę podejść bardzo blisko, żeby ją w ogóle zauważyć. A do tego udało nam się wykombinować sposób, aby liście nie znikały. Wystarczy tylko wybrać takie drzewo, które jest zaraz pomiędzy dwoma innymi drzewami. No i kurde, pele, żyć nie umierać, domek na drzewie. Albo raczej w drzewie, faktycznie. TikTok potwierdzony. Okej, to jest dziwne, jeśli wejdziemy na tego sida, to możemy spotkać totalnie latające jezioro wody. Że niby, że co, dlaczego, halo, przepraszam bardzo. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze jeden sid, w którym na wejściu spowoduje mi się 30 kratek pod ziemią w środku stona, co automatycznie powoduje, że umieramy, okej. A taką piramidę na wodzie to już widzieliśmy, więc nic nowego. Ale ta latająca woda i spawnowanie się po środku niczego jest czymś, co koniecznie musimy teraz sprawdzić. Dzień dobry, melduję się na wersji 1.16.5 i melduję się na tym wspaniałym sidzie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę latające jeziorko. Pod warunkiem, że w ogóle ono jest prawdziwe. TP, żelazny PL 1355, 60 i minus 1170, 57. No siema, to chyba gdzieś tu. Wow! O kurde, PL, faktycznie latające jezioro. To nie jest jeden blok latającej wody, to jest cały staw. Halo, przepraszam bardzo, to nie jest normalne. Panie generatorze świata, co ci odbiło? Mogę w tym pływać i nic się nie stanie? Ale kozacko. Mogę pływać w Minecrafcie do góry nogami. Zamiast moczyć nogi, moczę głowę. Spełniam swoje marzenia, okej, nie hejtujcie. Dobra, dobra, więc latające jezioro okazało się prawdziwe. Czas więc sprawdzić najprawdopodobniej najbardziej pechowy spawn wszechczasów. Dzień dobry, czy to jest prawdziwe? Czy naprawdę spawnuje się po środku niczego? Okej, jestem pod ziemią na 65. kratce. Nie wiem, jak stąd wyjść, nie mogę się uratować, umrę. Nie chcę, proszę. A dzień dobry, jedna śmierć po sprawie. A teraz wyobraźcie sobie, że odpalacie takiego hardcora i umieracie od razu w pierwszej sekundzie. Nie, przepraszam bardzo, ja to muszę zrobić. Włączyłem hardcora, wpisuję ten seed. To będzie oficjalnie prawdopodobnie najszybszy hardcore ever. Dzień dobry, miło było, ale się skończyło. Mogę się stąd w ogóle zdążyć wykopać, nie ma opcji. Ała, boli, o, zdążyłem, zdążyłem, wykopałem się. Ty, jednak da się uratować z tej dziury. Ej, no ale ja miałem zrobić najszybszego hardcora wszechczasów, a nie, kurde, wykopywać się stąd, no. Dobra, jeszcze raz. O, to najszybszy hardcore wszechczasów. Serio, nie widziałem, żeby ktokolwiek tak szybko umarł na hardcore, więc prawdopodobnie pobiłem właśnie rekord. Koniec gry, dziękuję bardzo, do widzenia. Uwielbiam minecraftowe seedy, ale żeby nie było,
sprawdzimy też od razu tego ostatniego Sina. Co mi szkodzi wodne świątynie zawsze na propsie? Szczególnie takie, które znajdują się na koordynatach 32 900 i 131 600. Czy kogoś pogięło, że w ogóle tam coś szukał? Nie wiem, ale let's go. O, jest dzień dobry. Ej, ale to jest jeszcze dziwniejsze niż to, co widzieliśmy na odcinku Sinów. Jak to nawet nie ma pustyni, co? Okej, to jest jedna z najbardziej podejrzanych piramid, jakie widziałem kiedykolwiek. Nie to, że nie na pustyni, to jeszcze po środku wody, co? A w skrzynkach są złote jabłka i diamenty, lol! Jacie, ta piramida jest epicka. I totalnie wygląda, jakby ktoś ją zbudował, a nie jakby to powstała automatycznie. Czy mówiłem już dzisiaj, że kocham generator świata w Minecrafcie? A to powiem jeszcze raz. Dobra, ale czas na kolejne lifehacki. Czy wy widzieliście, co on przed chwilą zrobił? Zabił żelaznego golema na jednego hita, że niby jak? Dobra, ale w grę wchodzą podobne urządzonka jak wcześniej, czyli desenchantownik, czy jakkolwiek to się nazywa, oraz kowadło. Jednak tym razem, okej. Czy ja dobrze widzę, że to jest jakiś bug w Minecrafcie, który powoduje, że jeśli zenchantujemy i potem zdejmiemy ten enchant z jakiegoś miecza i zrobimy to kilkukrotnie, to miecz nie straci swojej siły, ale za każdym razem będzie ją zyskiwał. Dzięki temu możemy zdobyć miecz, który będzie miał 136 ataku i zabije żelaznego golema na jednego hita. Wow! Kurde, pele, no coś mi się nie wydaje, żeby to było prawdziwe. Ale może gościu tak naprawdę odkrył buga, o którym nikt wcześniej nie wiedział, a Mojang jeszcze nie zdążył go naprawić, oby. Dobra, mam wszystko, co jest potrzebne. Na początku tylko muszę dodać sharpness 5 na mój mieczyk i teraz go zdesenchantować. Normalnie zenchantowany deterytowy mieczyk miał 11 do obrażeń, a zwykły bez enchantu 8. No i według tego buga, po zabraniu tego enchantu nadal powinien mieć 11 siły. Czy to jest prawda? Proszę, oby. Nie! Dlaczego to jest fake? Nie podoba mi się to. Tak, było 11 siły i wróciło do 8, także nic nowego. A przy okazji zużyłem do tego 2 deterytowe miecze. Najbardziej nieopłacalna transakcja świata. A TikTok, no sami widzicie, okazał się być jednym wielkim clickbaitem. Kurde, Pele, no coś jest nie tak. Wyjątkowo dzisiaj, że TikToki są naprawdę fałszywe. Ale ten wygląda na jeszcze dziwniejszego. Chwilę, co się przed chwilą stało? Jeśli mamy wędkę, to możemy przyciągnąć piasek albo kowadło, które spada z wysokości. No ciekawe, nie brzmi zbyt dobrze. Powiedziałbym, że brzmi jak kolejny fake, no ale okej. O, i możemy też przyciągnąć TNT, ale to chyba nic nowego. Najbardziej to zaciekawiły mnie te spadające bloki. A więc dokładnie to teraz sprawdzę. Oto mój piękny tor testowy. Mam też piasek, mam też kowadło. I spróbujemy złapać je w czasie lotu i przyciągnąć je do siebie. Okej, zaskoczyłem się i to grubo. Totalnie nie spodziewałem się, że to będzie działać, a z kowadłem też działa, co? O jacie, ale czemu? Dlaczego? Halo? Normalnego piasku nie możemy do siebie przyciągnąć, ale już gdy leci w powietrzu, to możemy przesunąć go kilka bloków w bok. Wędka w Minecrafcie to jest jednak ultra silne narzędzie. Czasami ledwo potrafi złapać rybę, ale za to potrafi przenieść kowadło 5 bloków. Jakim cudem w ogóle? No ale zresztą, jak kiedyś już to sprawdzaliśmy, dotyczy to również TNT. Możemy na przykład je wysunąć w powietrze i wystrzelić. Nie do końca, tak? Możemy zrobić z niego fajerwerki, tylko trzeba to umieć zrobić. A ja potrafię, nie! Nie spadaj, ty! Nie potrafię. Jak zrobię z tego głupiego TNT fajerwerki? Łapię to w nas być, dobra, i teraz przyciągam do siebie. O! Wybuchnij w powietrzu, bro! Prawie! Tak, także da się, ale trzeba to umieć, a ja nie umiem, także żegnam. Zdecydowanie lepiej czuję się w sprawdzaniu dziwnych modów. Jak na przykład ten, który powoduje, że owce są bardzo, ale to bardzo puchate, albo ten, który pozwala na łączenie skrzynek w jedną wielką. I to nie dwóch skrzynek, tylko 50 skrzynek w jedną. Co? Ej, to brzmi dobrze. Może ta owca niekoniecznie, ale te skrzynki brzmią kozacko. Chociaż owce też koniecznie, muszę przetestować. Pierwszy z nich nazywa się Chunky Sheep, jeśli to dobrze czytam w ogóle, bo nie jestem pewien. Jeśli dobrze rozumiem, to w zależności od tego, jak bardzo nakarmimy naszą owcę, taka wielka ona będzie. I mało tego, to jest jeszcze mądrzejsze niż myślicie. Ponieważ w zależności od tego, jaka wielka będzie, tyle też wełny wyrzuci. Ale najpierw pytanie, co zrobić, żeby była wielka? Musi jest niby trawa, ale to chyba nie pszenicę, tylko zwykłą trawę też nie. No kurde, Pele, jedz! Ta krowa się chyba totalnie nie spieszy. Jaka krowa, co owca? Ja woli być mała, no dobra, no. O, patrzcie na to! Teraz ja to przed chwilą trawa już jest większa niż pozostałe. Ledwo to widać, ale o, po wysokości, widzicie? O, tak gdzieś koło jednego piksela jest większa. Piksela, co to w ogóle znaczy? Piksela, halo, o, to jest jeszcze większa. Nie mam pojęcia, ile muszę czekać, aby urosły wielkie, ale poczekam. O, w tym czasie znalazłem drugiego moda z tego TikToka. I on działa też na Ender Chesty, wow! Już mi się podoba, lecimy z tym koksem. Jednak zanim do niego przejdziemy, patrzcie na to. Co tu się stało? Owco, przepraszam bardzo, czy ty się dobrze czujesz? Ja chcę wiedzieć, ile wełny z niej wyleci. O, to jest największa owca ever, z której wyleciało. O kurde, Pele, 24 wełny. Piękno to jest, uwielbiam je. Dwie obrane owce i mamy już 46 wełny. Nie, no to jest życie. Dajcie mi jeszcze jedną dużą i mamy całego staka. Zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Chociaż prawda jest taka, że jeszcze piękniejszy jest kolejny mod, który znajduje się na tym TikToku. Ponieważ pozwala on na najlepszą rzecz na świecie, czyli na łączenie skrzynek w Minecrafcie. Chwilę, co? Albo też nie, halo, czy ja robię coś źle? A, okej, potrzeba do tego specjalnej skrzynki. No dobra, lecimy z tym koksem. Co powiecie na przykład na skrzynioportal? Dobra, to jest piękniejsze niż myślałem, ale szkoda, że każdy z nich muszę otwierać pojedynczo, a nie mogę po prostu
tylko otworzyć jednej wielkiej skrzynki. Nawet jeśli postawię tylko dwie obok siebie, to nadal mogę otworzyć tylko jedną. Kurde, Pele, no czemu? Dobra, zawiodłem się trochę, no. Z jednej strony mogę sobie zrobić cały dom ze skrzynek, ale z drugiej strony to nie jest wcale takie przydatne, jak myślałem. Powinna się otworzyć serio taka jedna wielka, ogromniasta skrzynia, która ma w sobie aż przewijane menu, żeby się w niej pomieścić. Ale to nadal wygląda najlepiej na świecie. Bo co powiecie na taki piękny domek? Założę się, że nawet jakbyście byli największymi minecrafterami na świecie, to i tak nie zabraknie wam w nim miejsca do itemów. A przy okazji, jak pięknie wygląda, nie, no wspaniałe dzieło. Dajcie koniecznie znać, co wy byście zrobili z tych skrzynek. A oto pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju, mam nadzieję, że zostawił pan łapkę w górę i suba, bo to już koniec, widzimy się jutro, siema. Wow, a przez co masz właśnie teraz dwa filmy, ten po prawej to ostatni odcinek z TikToków, na którego musisz koniecznie wbić, ponieważ był totalnie wywalony w kosmos. Obszaj go koniecznie i widzimy się po drugiej stronie, siema.